Cześć, witajcie, witajcie. Dowiedziałem się, jak zrobić z tym problem tylko mikrofon. Dobrze, cześć, witajcie ponownie w kolejnym moim nagraniu. Ono zostanie opublikowane prawdopodobnie następnego dnia. Ma się czyli kiedy będzie to? 20 kwietnia. Ja to nagrywam 19, ale dowiedziałem się odnośnie tego Excela. Czy jest tryb ciemny? W komórkach jest. Razem mojej mili. Otwieramy Excela. Chodzi mi o to tło, nie? Tutaj tło tego skorszytu. Więc robimy Ctrl-A, zaznaczamy cały arkusz. I teraz robimy. Tutaj mamy opcję w narzędziach głównych, teraz tyle. Zaznaczamy, klikamy tą strzałeczkę i wyklikamy nowy styl komórki. I teraz wybieramy, do czego ma się ten styl dostosować. Liczby standardowy, wyrównywanie, ogólne wyrównywanie dolne, czcionka, co i jak ma być, nie? Czcionka kalibri, obrumowanie bez obrumowania, wstępnie bez cieniowania i ochrona zablokowana. No. I tu klikamy, wpisujemy nazwę, na przykład czarny i klikamy teraz formatuj. O, i teraz możecie widzieć, zobaczcie, mamy liczby, wyrównywanie, czcionka, obramowanie, wypełnienie i ochrona. Wszystkie zakładki, które wam przedstawiłem w tym poprzednim okienku, nie, bo tu możesz wybrać, co ma się stosować. Klikamy formatuj i teraz nas interesuje wyłącznie kolor, więc wypełnienia. O, przepraszam, tutaj jedzie coś w tle na ulicy. Wybieramy wypełnienie i wybieramy czarny. Tyk. I jeszcze nas czcionka będzie interesowała, bo jej nie będzie widać. Więc klikamy czcionka i wybieramy kolor przycisku i rozmiar oraz kolor możemy zdefiniować na automatyczny. Więc klikamy automatyczny, klikamy OK i klikamy OK. I teraz mamy tu do dyspozycji strzałkę, rozwijamy i szukamy naszego stylu. To będzie ten niestandardowy. Proszę bardzo. I co, on działa? Tylko obramowanie by się przydało, białe, nie? No to się wyedytuje. Czekajcie, bo coś nie. Nam nie wyedytowało tak jak trzeba. Ctrl-A. Czemu nie mogę zaznaczyć wszystkich karkuszy? Aha, bo tu mam coś wpisane, dlatego nie mogę zaznaczyć teraz. Nie mogę edytować. A, bo jest ochronę włączyliśmy. Dlatego jest zablokowany. To jeszcze raz nowy, najlepiej nowy plik zrobić. O, jeszcze raz spróbujemy. Zrobimy nowy styl. Ochrona nas nie interesuje. Wypełnienie będzie nas interesowało i obramowanie. Więc klikamy, znowu piszemy czarny 2 i robimy formatuj, czcionka automatyczna, obramowanie. Musimy też zrobić na białe, żeby było widać, nie te całe obramowanie, albo zróbmy najlepiej na sztywno. Biały. Ochrona. Pyk, nie będę niczego blokował. I jeszcze czcionka, nie? Co jest najważniejsze? Wypełnienie, przepraszam, wypełnienie. Też na białe. Kolor desenia. Desenia nas nie interesuje, tylko kolor tła. Wybieramy czarne. I OK.
Już próbujemy teraz. Będzie to? Jak widzicie, jak zmienię styl, to nie mogę nic edytować, nie? To jest formatować. Także to jest takie dziwne, bo nie mogę nic, nawet koloru czcionki zmienić. Muszę to cofnąć. W czym? W edycji. Nie, to jest bardzo, bardzo dziwne. O, przepraszam, to, o, jest, odblokowałem. Dobra, wybieramy styl taki, o, przepraszam, w tle szum, bo tutaj mi kot chodzi. Przepraszam za to, nie? To już na to wpływu nie mam. Włączmy normalny z powrotem, ale oczywiście dla wszystkich komórek. Nie? O, mamy normalny. I sobie spróbujmy pobawić jeszcze tymi stylami. Wytyść. Bo tu równa się wpisałem. Czyli równanie. A nas matematyka w tej chwili nie interesuje. Okej. Ctrl A. No. Dobra, zróbmy to na nowym akuszu. Pobawmy się trochę, bo sam jestem ciekawy. No dobra, styl jeden. Modyfikuj, formatuj. Czcionka, kolor automatyczny. Obramowanie. No dobra, wybierzmy jakieś tam obrębowanie tych ramek, komórek, wypełnienie, nas interesuje czarne i czcionka, nie? Kolor. Aha, ona żadna. Gdy jest opisane, zablokowanie komórek lub ukrycie formuł pozostaje bez efektu, jeśli akusz nie jest chroniony i ta karta recenzja. No to nas nie interesuje, nie? Dobra, wypełnienie no, mamy na czarne, tak? Równywanie jest ok. Obramowanie, wypełnienie czarne i czcionka jeszcze musi być biała. Bo inaczej nam się zrobi czarna, widocznie będzie nam biała. Dobra, okej. My spróbujemy teraz. Styl jeden. No, w końcu się udało, tylko nie widać nam obramowania tych komórek. Nie widać, że ten kolor obramowania jeszcze trzeba zmienić. Więc spróbujemy to zrobić. Modyfikuj,
formatuj, obramowanie. Kolor biały. OK. Zastosuję. No, tak macie, nie? I na tym chyba zakończymy, bo by się, o, i znowu się zrobiła ta blokada i znowu nie mogę nic edytować, nie? Zrobiło się na zielono. Ta komórka pierwsza. Poprowadziłem liczby jakieś. O, teraz się odblokowało nam. Dobra. OK. Zobaczymy jeszcze raz. Modyfikuj, formatuj. Obramowanie. No mamy niby kolor biały. Zastosuj. No nie widać go, nie? Jest na biało. Na czarno wszystko. Więc dobra, nie będę przedłużał tego nagrania. Prawdopodobnie się nie da. Po prostu jak chcecie mieć czarny, czysty, to musicie się pogodzić z tym, że nie widać obramowania. Chyba, że ja coś źle robię, nie? Kontur jeszcze tu jest biały. Ojejku, powiadomienia z YouTube'a. I wewnątrz komórki. No, wnętrze teraz, jak widzicie, no musicie się pobawić, nie? Bo wnętrze jest teraz na białe. Biało zrobione. Ale obramowania nie widać. Nie, dobra, nie będę przyciągał, po prostu robicie to tu, style, tworzycie sobie nowy styl i się tutaj bawicie, nie? Wyrównywanie to sobie, ochronę sobie wyłączcie. Bo to wam będzie coś blokowało edycja i będziecie mieli się denerwować potem, nie? Kontur nas interesuje. Obramowania. Kolor biały. Czcionka. Biała. Też. Kolor czcionki. Kolor biały. I wypełnienie też, ale czarne. Styk. No widzicie, tak to wygląda, nie? Nie ma, no, niby białe, ale samo obramowanie między komórkami jest czarne, nie? Więc dobra, to tak to wygląda. Jeśli sobie nowy kaków zrobisz, to masz z powrotem białe, ale jeśli sobie wybierzesz swój styl, to musisz sobie zaznaczyć Ctrl A, wszystkie komórki, nie? To robisz sobie styl i masz. Nie? Widocznie tak to wygląda. Bo jak sobie go wyedytujesz, klikniesz prawym klawiszem myszki, edytuj, modyfikuj, formatuj, to sobie wybierzesz, tutaj masz obramowanie i wybierzesz sobie jakieś, na przykład, nie wiem, grubsze na przykład i białe, to ono nie będzie też widoczne, nie? Tylko o, po prostu tak to jest. Tak to wygląda. Dobra, żegnam się z wami. Piszcie, co o tym myślicie. Oczywiście Excela wyłączę, bo nie będę zapisywał zmian. Mam go 5 razy powłączonego. A ja się z wami żegnam. Cześć.